Dzień dobry, witam ponownie w telewizji w Polsce.pl. Ja nazywam się Aleksandra Rybińska. To są gorące pytania. No i prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec ma coraz wyższe poparcie. Jedne sondaże mówią o 19%, drugie o 19,5%. Tym samym jest w zasadzie już, można powiedzieć, drugą siłą, a w niektórych miejscach, na przykład we wschodnich landach Niemiec, pierwszą siłą polityczną. Dlaczego tak się dzieje? No, wielu ekspertów wskazuje na złą politykę koalicji rządzącej. Inni mówią o tym, że wszystkiemu winni są zieloni i różne pomysły ekologiczne, co naprawdę jest przyczyną wzrostu poparcia dla AfD. Czy jest to rzeczywiście groźne, jak wielu się niepokoi za Odrą? O to zapytam mojego państwa gościa, Kamil Frymark, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, co jest przyczyną wzrostu poparcia AfD, bo jak widać po debacie, która toczy się w Niemczech, to tak naprawdę partie rządzące oskarżają opozycyjną Chadecję, że jest temu winna. Chadecja oskarża koalicję rządzącą i tak to idzie w koło Maciejo. A co jest rzeczywistą przyczyną? Myślę, że tych czynników wpływających na tak wysokie poparcie dla AfD jest kilka. I rzeczywiście jednym z tych głównych jest bardzo zła ocena polityki kanclerza Scholza, czy szerzej całej koalicji. I tak te ostatnie sondaże wskazują, że prawie 80% Niemców jest niezadowolonych z tego, jak koalicja prowadzi politykę w Niemczech w tych czasach różnych nawarstwiania się, różnych kryzysów, także wojny, tego, jakie proponuje rozwiązania. Często one są ze sobą niespójne i ta koalicja jest, która składa się z trzech partnerów koalicji, jest wewnętrznie podzielona. I tutaj duża część Niemców spodziewałaby się bardziej aktywnej roli samego kanclerza Scholza, który idąc do wyborów deklarował chęć większego przywództwa także wewnątrz koalicji. I w przypadku takich tarć czy głębokich sporów programowych również wyborcy SPD, ponad 80%, życzyła sobie więcej zaangażowania kanclerza Scholza na rzecz rozwiązania tych problemów. To jest pierwszy taki element, dlaczego na pewno część wyborców jest rozczarowanych polityką koalicji SPD, FDP i Zielonych, tym bardziej, że idąc do wyborów, czy już wygrywając wybory i tworząc tę koalicję, Scholz oraz liderzy pozostałych partii zapowiadali jakościową zmianę tej polityki po okresie rządów Wielkiej Koalicji. Teraz na półmetku kadencji okazuje się, że to jest bardzo trudne i że troszkę inaczej wygląda taka polityczna codzienność rządzenia w Niemczech niż to zapowiadano. Drugim takim elementem wzrostu poparcia, czy dlaczego na AfD nagle głosować chce co piąty Niemiec, to jest troszkę brak też innej alternatywy. I tutaj kwestia Hadeków przede wszystkim jest bardzo ciekawa. Toczy się debata w tej partii o to, kto jest tak naprawdę odpowiedzialny za tak duży wzrost poparcia dla AfD. Z jednej strony zwolennicy Friedricha Merza, przewodniczącego partii, mówią, że jest to wina rządzącej koalicji. Z drugiej strony jego konkurenci w takiej wewnętrznej rozgrywce o fotel ewentualny przyszłego kanclerza, jeżeli już będzie debata na tym, kto ma Hadeków reprezentować. Oni wskazują, że Chadecja troszkę zbyt mało asertywnie podchodzi do tej koalicji, o czym ma świadczyć chociażby wspólne głosowanie z koalicją w ponad 100 projektach ustaw od początku kadencji, czy też jakby zbyt małe krytykowanie i przedstawianie własnych pomysłów na politykę w tych obszarach, które dla rozczarowanych wyborców koalicji są najważniejsze. A to są, troszkę już pani o tym właśnie wspomniała, to są trzy takie moim zdaniem zasadnicze kwestie. To jest polityka klimatyczna, Po drugie, to jest nowa odsłona kryzysu migracyjnego, z którym mamy do czynienia w Niemczech. I trzecia rzecz to jest podejście do wojny na Ukrainie i kwestia pomocy Ukrainie czy stosunku do Rosji. I to są takie trzy elementy programowe, można powiedzieć, wokół których jednoczą się przeciwnicy rządu i właśnie w AfD odnajdują tę partię, która daje im jakieś odpowiedzi, a przynajmniej pozwala wyrazić protest wobec niezgody na tą politykę, którą prowadzi obecna koalicja. No bo jest troszeczkę trudno zrozumiałe, dlaczego minister gospodarki Robert Habeck, który także jest odpowiedzialny za politykę klimatyczną, wybrał na dopisania ustawy w sprawie zmiany sposobu ogrzewania budynków, aktywistę organizacji ekologicznej, który napisał tę ustawę tak, że zasadniczo Niemców to przeraziło. Tak dla obywateli oznaczało to, że za chwilkę, za najpóźniej rok, trzeba będzie wydać bardzo dużo pieniędzy na pompy ciepła, na wbudowanie zupełnie innego ogrzewania. No i to jest troszeczkę niezrozumiałe z punktu widzenia jakby normalnego, zdrowego rozsądku. Tak, to znaczy to jest w ogóle moim zdaniem szerszy problem trochę w tej chwili, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną w Niemczech i o pytanie, jak ją kształtować. Jeżeli spojrzymy na badania opinii publicznej, to polityka klimatyczna jest cały czas wymieniana jako najważniejszy problem w polityce niemieckiej, który należy w najbliższym czasie rozwiązać, a jednocześnie to był też oczywiście takie przesłanie, z którym szli Zieloni do wyborów, w którym osiągnęli dość dobry rezultat. Co więcej, na początku kadencji również cała koalicja próbowała się przedstawiać jako ta, która dąży do dość radykalnej zmiany polityki klimatycznej w Niemczech po latach rządów kanclerz Merkel i jak wielu deputowanych czy też zwolenników Partii Zielonych podkreślało po licznych zaniedbaniach. Ale właśnie w wyniku mniej więcej od roku to bardzo jasno widać od pewnych błędów popełnianych przez wicekanclerza Roberta Habecka, które dotyczyły teraz w ostatnim czasie tej ustawy o ogrzewaniu, wcześniej sporu o przedłużenie funkcjonowania energii atomowej w Niemczech w okresie kryzysu. To wszystko pokazywało, że Niemcy opowiadają się w dużych ramach za polityką klimatyczną czy zmianą tej polityki, natomiast trwa bardzo głęboki spór co do kosztów, kto ma płacić za tę zmianę, w jakim tempie ma się ona odbywać i jak bardzo ma dotykać poszczególnych obywateli. Dokładnie to, o czym pani wspomniała, czyli kwestia wymiany tych pieców, czyli ich zakaz. W tej chwili ta propozycja, która jest dzisiaj przedstawiana w Bundestagu, mówi o 28 roku, że nie będzie można korzystać pod pewnymi warunkami w nowym budownictwie z pieców gazowych i olejowych. To dotyka każde gospodarstwo domowe. Podobnie troszkę było z tym zakazem rejestrowania nowych samochodów spalinowych do 35 roku, co tak naprawdę wywołało bardzo ostry konflikt w samej koalicji, gdzie FDP jako ten najmniejszy partner koalicyjny stwierdził, że musi bronić tutaj pewnej swojej przede wszystkim klienteli wyborczej, ale z drugiej strony pewnej otwartości technologicznej w kwestii polityki klimatycznej. To jest jeden z takich zasadniczych problemów czy debat wokół polityki klimatycznej teraz w rządzie, a ten sceptycyzm Niemców, którzy mówią, że boją się na przykład o konsekwencje finansowe tak szybkich zmian klimatycznych, będzie odgrywał bardzo duże znaczenie również w dalszej części kadencji i będzie wpływał na to, że część osób, które nie zgadza się z taką polityką albo obawia się tych bardzo szybkich skutków transformacji klimatycznej dla siebie, one będą odchodziły częściej w stronę AfD, i tam będą szukały swojego politycznego matecznika. No co teraz, następne pytanie, które należy zadać jest, co z tego wynika dla samej AfD, bo wokół AfD jest już od dawna pewien kordon sanitarny, jeśli można to tak nazwać. Na zasadzie nie ma partii, która chce współpracować z AfD, tworzyć z nią koalicję, czyli za chwilkę będziemy mieli wybory w niektórych landach Niemiec wschodnich, tam Turyngia, Saksonia. No i nawet jeśli AfD by uzyskała najlepszy wynik, to w zasadzie nie będzie miała większości absolutnie, nie będzie miała z kim wejść w koalicję. Że jakie w ogóle konsekwencje z tego wynikają? No bo wydaje się, że no są takie obawy, że Alternatywa dla Niemiec mogłaby rządzić, a co najmniej gdzieś na jakimś poziomie lokalnym. To znaczy ten wzrost poparcia w tej chwili dla Alternatywy dla Niemiec, to co jemu zagraża, to przede wszystkim sama partia, jej niejednolitość, zróżnicowanie programowe, a przede wszystkim konflikty wewnętrzne. One zostały w ostatnim roku dość skutecznie wyciszone i to jest jeden z takich przyczynków do sukcesu AfD w tej chwili. Natomiast konsekwencją nawet tych dobrych wyników wyborczych, o których pani wspomniała, na półmetku tych wyborów w landach wschodnich, bo to jest jesień przyszłego roku, są jeszcze wybory do Parlamentu Europejskiego, bardzo istotne. Będą one w Niemczech również z powodu Alternatywy dla Niemiec, która prawdopodobnie będzie się odwoływała do takiego zwiększonego trochę sceptycyzmu w ostatnim czasie w Niemczech wobec poparcia dla Unii Europejskiej. Ale te wybory jesienią przyszłego roku, one w trzech landach, czyli w Saksonii, w Turyngii i w Brandenburgii, mogą doprowadzić do zwycięstw AfD. Wszędzie tam AfD zdobywa powyżej, w sondażach jest pierwszą siłą dominującą w tych landach, zdobywa powyżej 20%, co nie będzie znaczyło, że będzie miała z kim rządzić, dlatego że pozostałe partie będą prowadziły, czy utworzą takie koalicje, aby AfD się do władzy czy do rządu nie dostała. Przy czym to jest trochę taka broń obosieczna, dlatego że owszem, AfD nie będzie wtedy rządzić w tych landach, jednak punktem takim stycznym programowym tych partii jest zawsze najmniejszy mianownik. W związku z tym te rządy w tych landach nie do końca oddają nastroje społeczeństw w tych regionach, a co za tym idzie, powodują jeszcze większe rozczarowanie części wyborców, którzy odchodzą do AfD. Czyli w skrócie ludzie głosują na AfD, a rządzą SPD albo CDU. No bo tak trzeba to powiedzieć wprost. Takim wyjątkiem jest tutaj Saksonia-Anhalt, gdzie premierowi Hadeckiemu, Hasselhoffowi udało się własną narracją, narzuceniem tematów jakby stworzyć takie warunki, że część wyborców AfD również zdecydowała się głosować na niego, natomiast to w innych landach do tej pory nie przyniosło rezultatu. Należy też pamiętać o tym, że przyszłe wybory jesienią 2024 roku to będą ostatnie wybory przed wyborami do Bundestagu jesienią 2025 roku, więc wzmocniona prawdopodobnie Alternatywa dla Niemiec po tych wyborach w landach wschodnich będzie miała bardzo dobre wyjście na wybory federalne, więc tam może dojść ponownie do wzmocnienia się Alternatywy. Tym bardziej, że chyba nie ma żadnych wskazówek na to, że koalicja zamierza jakoś bardzo mocno skorygować swój kurs. No właśnie, to jest bardzo interesujące. Znaczy, skorygowanie kursu to jedno, a dwa prawdopodobnie, że te spory wokół tego, jak dokładnie te polityki w kwestii migracyjnej czy wokół klimatu będą prowadzone, one raczej nie wygasną, dlatego że każda z tych partii ma różne interesy. Wyborcy tych partii trzech, czyli SPD, Zielonych i przede wszystkim FDP, inaczej patrzą na te kwestie i każda z tych partii będzie próbowała forsować swoją wizję, co będzie przekładało się raczej na zwiększanie tych takich trudności czy konfliktów wewnątrz koalicji, co z kolei raczej będzie wskazywało na zwiększone poparcie dla AfD. No i tym akcentem, może nieco mniej optymistycznym, musimy kończyć. Bardzo serdecznie dziękuję. Kamil Frymark, Ośrodek Studiów Wschodnich, był moim Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę, a Państwa zachęcam do pozostania z nami. Na chwilkę pochylimy się nad kwestią, w co właściwie gra Giorgia Meloni, bo wygląda na to, że jednak nie będzie ona tym głosem sprzeciwu wobec brukselskich elit.